nie! Zapomniałam piżamki. Zobaczę, czy ja mam. Zaraz wrócę. Co my tutaj mamy? Nie ma żadnej piżamki w rozmiarze szopkincowej lalki, ale mogę uszyć. O! Klama lama, wiesz co? Mam rozwiązanie! Okej. Wszystko, co trzeba, to jest modelka, czyli szopkincowa lalka, koraliki, stara biała skarpetka, wstążki, nożyczki, nitki, igły i zatrzaski. Tylko uważać na igły i nitki. Nie na nitki. Nożyczki. Uważać na nożyczki i igły, bo one są bardzo ostre. Najlepiej, żeby rodzice zrobili dla dziecka. Dobrze. Teraz robić to jest... Już widać moją twarz, a teraz będę już ciąć materiał, czyli tą starą skarpetkę. To ja używam starej skarpetki i zrobię taki sweterek z długimi rękawkami. Obcinamy. Coś takiego. I teraz będziemy musieli wyciąć wejście przez głowę. Ta-da! Teraz igłę i nitkę. I już mam nitkę na igłę. I na igłę. Na igle i teraz będziemy szyć tutaj, aż stąd, dotąd, dobrze, pamiętajcie. I szyjemy, pamiętaj, stąd, dotąd. Nie chcę, żeby to było nieznośne, ale przynajmniej się wie, jak to robić. I potem supełek. I... Ta-da! Pierwsza strona zrobiona. Tutaj nie będzie potrzebne, żeby zrobić, ale możecie zrobić, jeżeli chcecie. To zależy, jak wyszedł materiał i cokolwiek. Teraz potrzebuję więcej nici na igłę. Obcinamy. Potem będę nawlekać nitkę na igłę. Mam dobry wzrok. Dobrze. Związujemy supełek. Yeah.
już zaczynamy szyć. I pamiętajcie, stąd dotąd. Tak samo na przeciwnej stronie sweterka. Pamiętacie to, co ja ci powtórzyłam? Dobrze! Czyli stosujcie się do tego, jeżeli szyjcie to. Dobrze, teraz... Znowu supełek, żeby zamknąć szycie. Dobrze. Teraz przeprowadzamy na przeciwną stronę ubrania. Zamykamy ruszki. Gdy mam zamknięte, to ja używam tego, żeby mi pomógł. Mi pomogły. Przewrócić na inną stronę. I... Próbuję też rękawiczki. Czyli rękawy otworzyć i przewrócić. Czyli takie rękawy. I zrobić to samo na tej samej stronie. Nie na innej stronie. Masz. Ta-da! Oto. Tylko, żeby chcesz, jeżeli było łatwo, żeby założyć i zdjąć, to zatrzaski będą potrzebne. Rozcinam o tu. Tutaj masz rozcięty sweterek. A teraz czas na zatrzaski. Zatrzaski są dobrej jakości i są tanie. I nawet też są bardzo łatwo. Można je otwierać i zamykać. I z wyjątkiem tych innych na środku, ale ich nie używam, tylko używam tych łatwych do zamykania. Dobrze. Zamykamy. A teraz igłę i nitkę. A tu będziemy robić jeszcze jeden supełek, żeby to było szycie. Potem przyszywamy zatrzaski. Tylko pilnuj, żeby było na takiej stronie, co będziecie mogli zamknąć i otworzyć. Inaczej ten mechanizm nie będzie działał. Czyli z takimi zatrzaskami to powinien tutaj być ta pierwsza część. Gdy ja przyszyję tę pierwszą część, to pokażę ci drugą. Ja robię to ze 2-4 razy, żeby się dobrze trzymało. 2, 3. Cztery. Dobrze. Supełek, żeby zamknąć szycie. Ja zawsze robię supełek, gdy zamykam szycie, bo będzie się lepiej trzymać. Myślę, że potrzebuję więcej nici. I teraz będę znowu robić to samo. Wybierać, ile się trzeba. Wyciąć kawałek i będzie też igła i potem supełek i zawiązujemy
i zrobimy jeszcze drugi. Zatrzask. O tej stronie jako przeciwna strona. Używajcie. I teraz będziemy przeszywać to. Ja tak zdecydowałam robić moje szycie, bo jest mi tak najwygodniej. Dobrze. Już robimy. Od 2 do 4 razy. Wszyscy. Rodzice i dzieci też. Przeszywamy. Teraz zrobimy tu jeszcze supełek i zamykamy. I mamy zamykalny sweterek. Teraz wybieramy moją modelkę. Zdjąć wszystkie ubrania z niej, co mogę zdjąć. I teraz spróbujemy. Ale też zrobię spodnie jako druga część tego. Zakładam na nią. Z takim materiałem ja muszę trochę manipulować, żeby dobrze weszło na moją lalkę. Dobrze, o tak wygląda. A teraz zamknę z tyłu. Ja robię to z tyłu. Przecież robić z przodu, jeżeli to ma być taki inny efekt, ale ja zwykle robię z tyłu. Zamykam. I o tak wygląda. Będą jeszcze spodnie do tego dołożone. Czyli zostańcie na jeszcze filmu. Czyli jest dobry rozmiar. Ja zawsze mierzę, żeby wiedzieć jaki rozmiar. Dobrze, teraz zdejmujemy. I rękawy też. I teraz przyszywamy falbankę i koraliki. Pokażę ci jakie. Że nie wystarczy nic do tego. Czyli trzeba jeszcze więcej. Razem użyję zielonej. Potem będziemy robić supełek po nawleczeniu tego. Zawsze wolę równe. Dobrze. Będę już... Ta-da! Związać. Teraz... Będę szyć tutaj. I robię o takie odstępy od szycia. Nie są odstępy, ale to jest, żeby trochę zrobić tak jak jakiś inny efekt, że składam to i potem przyszywam. Zrobić falbankę z tego. Taki falbankowy efekt z tej wstążki. I powtórzyć
całe miejsce, co ich głowa będzie. Koło głowy. Lalki i o tak. Obciąć. Będzie trochę jeszcze więcej doszyte. Teraz ci pokażę, jak powinno to wyglądać, gdy skończysz. I zamykamy szycie supełkiem. I mamy ta-da! Falbankę. Teraz będzie łatwiejsza część, czyli przyszywanie koralików. Przepraszam. I te koraliki. To jest moje ulubione pudełko koralików. Teraz wybieram, jakie chcę użyć. Ich użyję. Ta-da! Mamy koraliki. Dobrze. Teraz przeszywamy do tego. Wzdłuż tego. I przyszywamy. Ja to robię, żeby naśladować guziki. Nawet gdy naprawdę nie mają guzików, to mogę przynajmniej naśladować, że mają. Przeudawać na tym. Odcinamy i mamy sweterek gotowy. Dobrze. Zawsze na tym mam moje igły, bo żeby było dla bezpieczeństwa. Można się ukłuć. Dobrze, zakładamy sweterek. Potem będzie druga część, czyli spodnie odpiżamy. Ale najpierw ja mierzę na modelce przed końcem robienia tego. Trochę manipulowania z materiałem i żeby weszło przez rękę, bo te ręce się pokazują trochę. Poprawiam supełki. I potem teraz mamy to. Teraz będzie druga część założona na lalkę. I zostań ze mną. Zobaczcie, jak to będzie wyglądało.
nawet zamknąć z tyłu, żeby założyć. I mamy tada! Sweterek z falbanką na górze. A teraz druga część, czyli robienie spodni. Dobrze, mamy sweterek skończony i wiesz, co brakuje jej. Dobrze zgadłaś, spodnie. Dobrze, teraz mamy wycięty wzorek piżamowych spodni z białej skarpetki. Dobrze, teraz chcę falbankę do tego, czyli ja używam tej wstążki do nogawek. I mam igłę i nitkę nawleczoną i wiesz co? Będę zszywać, że nakładać to, składać, wziąć igłę i nitkę i zszywać razem na falbankowy efekt. Ja robię to na całą długość nogawki tego ubrania, czyli tych spodni do piżamki. I ja to robię, żeby było dobrze przyszyto i dobrze wyglądało. I potem supełek, żeby zamknąć szycie. Wycinamy. I mamy oto. I powtórz to na wszystkich stronach spodni. Dobrze, gdy to wszystko zrobione, to o tak powinno wyglądać. Teraz w tej stronie, co jest tył tego, to będziemy zszywać. Tam, gdzie nie będzie widać tego, musi być o tak. Na tą stronę, tam gdzie widać wszystkie twoje szycie. Dobrze. O tak. A teraz szywać je razem. I znowu igłę i nitkę. Wolałabym białe, ale możecie użyć jakiegokolwiek koloru bliskiego do białego. Dobrze. Obcinamy. I wiesz co jeszcze? Nawlekamy igłę i nitkę. Supełek. I teraz będziemy zszywać środek i potem boki spodni. Dobrze. 3, 2, 1, zaczynamy. I pamiętaj, stąd, tam i dotąd. Stąd, tam i dotąd, gdzie mamy szyć. I potem zszywamy to wszystko. A ja wszystko wolę robić ręcznie, bo maszynki do szycia są niebezpieczne. Nawet nie mam miejsca na maszynki do szycia. Wszystko robię ręcznie. I
stąd, tu i dotąd. Zapamiętajcie to, jak się to robi. Ups, przepraszam. Przepraszam za to. Ja zszywam i to życie, to ja robię to, zaraz wyjdzie. I potem znowu supełek i nożyczki. I o tak wyglądają. Ale to nie koniec. Jeszcze mamy boki spodni. Czyli stąd dotąd szyjemy. I będę szyć aż do tego końca, tam gdzie są zielone falbanki, dostanę się z tym szyciem, aż moja igła dostanie się do zielonej falbanki na spodniach. Myślę, że trzeba więcej nici. O nie. Zrobię jeszcze lepiej. Potem. Muszę zrobić dobry supełek, żeby nawet podwójny, żeby się lepiej trzymało. Się lepiej trzyma, gdy ja robię podwójny. Dobrze. Teraz jeszcze raz biała i tej samej białej ja wolę używać, bo będzie wszystkie szycie w tym samym kolorze, nawet tego nie będzie widać. Potem muszę jeszcze raz zrobić. I jeszcze raz zrobimy tą stronę. A ja nie muszę tej strony, bo już się składa materiał, ale jeżeli musicie, to zróbcie. I przeszywam. Tak jakbym szyła bym spodnie dla Robinsowej lalki. To powtarzać, aż będzie dobrej jakości. I związujemy supełek. Wycinamy. Teraz przełożymy strony. Czy odwrócimy spodnie na dobrą stronę, na której będzie widać ubranie. To się pokaże, gdy się ubierze szopkincową lalkę. Trochę trudno
to zrobić, ale próbować, aż się nam uda. Trochę manipulowania z materiałem trzeba. I ta-da! I powtórz to samo na drugiej nodze. I mamy gotowe spodnie! Teraz zdejmujemy buty lalki i zakładamy spodnie. Po prostu muszę manipulować z materiałem, ale to było łatwiej założyć niż ten sweterek. Mam nadzieję, że się dobrze zmieści. Bo w życiu są błędy, co się zdarzają. I kiedyś mi się nie udawało takich spodni zrobić, ale w końcu się jakoś udało. Bo w życiu też są błędy. Też się zdarzają błędy. Wyglądają dobrze. Tylko potrzebuje butów. Chyba, że pójdzie spać bez butów. Nie śpię w butach. Ale dla tych, co mogą. I mamy skończoną piżamkę dla mojej lalki. To jest Sia Shell. I teraz idzie do domu Glamy Lamy na imprezę piżamową w swojej nowej piżamce. 3, 2, 1 i Sia Shell idzie do... wraca do sceny. Wow, ale mi się podoba piżamka Glama Lama. Dziękuję. Proszę.